W tym filmie obliczymy sobie pochodną funkcji y równa się x do potęgi x. A potem w drugiej części zrobimy sobie jeszcze ciekawszy przykład. No co ciekawego jest w tym przykładzie? No to jest taki standardowy przykład, który się daje uczniowi czy studentowi, który już umie trochę różniczkować, zna pochodną funkcji wykładniczej, potęgowej i chce się go czymś zaskoczyć. No i na ogół student czy uczeń zaskoczony takim przykładem nie wie, czy tu stosować wzór na pochodną funkcji wykładniczej czy potęgowej. No i tak naprawdę żadnego z tych wzorów nie można zastosować tak od razu bezpośrednio, dlatego że tutaj mamy zmienną x zarówno w podstawie, jak i w wykładniku. Czyli to nie jest funkcja potęgowa, bo w funkcji potęgowej wykładnik jest stały. To nie jest po prostu funkcja wykładnicza, bo w funkcji wykładniczej podstawa jest stała. Tutaj i w podstawie i w wykładniku mamy zmienną. No jak chcemy uczyć tego pochodną, no to można różnie do tego podejść. Można na przykład zrobić taki trik, żeby wziąć logarytm obu stron tego równania. I napisać logarytm naturalny z y to jest logarytm naturalny z x do x. No a co to jest logarytm naturalny z x do x? No tutaj mogę ten wykładnik wyciągnąć przed logarytm, korzystając z własności logarytmu i napisać to w takiej postaci. No i teraz to równanie, że logarytm naturalny y to jest równe x razy logarytm naturalny x, mogę zróżniczkować obustronnie, czyli obliczyć pochodną obu stron po x. Czyli tutaj Trick jest taki, żeby zamiast liczyć po prostu pochodną tej funkcji, obliczyć pochodną logarytmu tej funkcji. No i to jest często spotykany trik, że się liczy pochodną logarytmu zamiast pochodnej samej funkcji. No i widzimy, że to będzie dużo prostsze, dlatego że teraz tak, po lewej stronie mamy pochodną logarytmu od y, od x, y jest funkcją x, czyli to jest funkcja złożona, czyli pochodna logarytmu to jest 1 przez argument logarytmu, czyli 1 przez y, razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli po prostu dy po dx. No a po prawej stronie mamy zwykły iloczyn, czyli stosujemy wzór na pochodną iloczynu, czyli mamy tak, pochodna x to jest 1 razy logaryt naturalny z x, dodać x razy pochodna logarytmu, czyli razy 1 przez x. No i teraz, żeby obliczyć tę pochodną, która mnie interesuje, czyli dy po dx, no to wystarczy, że obie strony teraz pomnożę przez y, czyli będzie y pomnożone przez logaryt naturalny z x. No a tutaj x razy 1 przez x to będzie po prostu 1, bo x się skróci. No, i tutaj występuje jeszcze ten y po prawej stronie. To się może komuś nie podobać. Chciałbym po prostu mieć tutaj funkcję samego x. No to mogę to przepisać, czyli może napiszę, czego to jest pochodna d po dx w działaniu na x do x, no bo to była nasza funkcja y, że to się równa, no a y to to właśnie było po prostu x do x. No i w ten sposób obliczyłem tę pochodną. To jest wynik. Czyli trik był taki, żeby zlogarytmować to równanie jest, zamiast pochodne y liczyć pochodną logarytmu y. No można też trochę inaczej na to spojrzeć. Można spróbować na przykład zapisać tę funkcję w innej postaci. Co się sprowadza w sumie prawie do tego samego, no ale pokażę o co mi chodzi. Mogę funkcję x do x zapisać w takiej postaci, że to jest e do potęgi logarytm naturalny z x do x. No bo wiemy, że. Funkcja wykładnicza o podstawie e i logarytm naturalny są funkcje do siebie odwrotne, czyli e do logaryt naturalny z x do x to jest po prostu x do x, czyli to jest dokładnie to samo, tylko inaczej zapisane. No ale teraz ja mogę to przepisać jeszcze do innej postaci, korzystając właśnie z własności funkcji logaryt, czyli ten wykładnik tutaj wyciągnąć. Tak samo jak przed chwilą to zrobiłem. No i mam taką funkcję. No teraz tę funkcję, no to bardzo łatwo jest zróżniczkować. Jak będę liczył pochodną takiej funkcji. E do x logarytm naturalny z x, no to mam po prostu pochodną funkcji złożonej. Funkcja wykładnicza i wykładnik jest jakąś funkcją x. No tak liczę pochodną funkcji złożonej, no to najpierw liczę pochodną funkcji zewnętrznej, czyli funkcji wykładniczej, no to to jest E do tego samego argumentu razy pochodna tego argumentu, tego wykładnika. X logarytm z X. No to są pochodne, które przed chwilą już liczyłem, no bo tak naprawdę ta metoda od poprzedniej się bardzo niewiele różni. Tutaj mamy e do x logarytm z x razy pochodna tego, no to jest pochodna iloczynu, którą przed chwilą już liczyłem. To jest pochodna x, to jest 1 razy logarytm naturalny z x, dodać x razy pochodna logarytmu, czyli raz 1 przez x. No i teraz mogę zauważyć, że to tutaj, to jest po prostu x do x. Tak, bo po prostu to w ten sposób zapisałem, czyli to jest x do x razy ta pochodna, Tutaj tego iloczynu, czyli logarytm naturalny z x, tutaj znowu x razy 1 przez x to będzie 1. No i oczywiście dostaję ten sam wynik, który dostałem tutaj u góry. Widzimy, że te sposoby się niewiele różnią, ale może to jest trochę inna filozofia tutaj, żeby po prostu zapisać tę funkcję w takiej postaci, żeby było widać złożeniem, jakich funkcji ona jest tutaj. To nie jest takie oczywiste. Tutaj natomiast widzimy, że to jest złożenie funkcji wykładniczej, a w wykładniku mamy jakąś funkcję x, która znowu jest iloczynem, czyli możemy korzystać z tych wzorów, które znamy, na pochodną iloczynu, na pochodną funkcji wykładniczej, w pochodną funkcji złożonej i tak dalej. No i teraz wreszcie czas na ten ciekawszy przykład, który obiecałem na początku. Obliczymy sobie pochodną funkcji y równa się x do potęgi x do potęgi x. Tutaj, żeby nie było wątpliwości... Jaka jest kolejność tych, tych potęgowań, no to ona jest właśnie taka, jak teraz napisałem, że podnosimy x do x, a następnie x do tego wykładnika. No i teraz jak obliczyć pochodną tej funkcji? No to możemy znowu wziąć logarytm obu stron, tak jak poprzednio, no ale może jednak zrobię teraz to tą drugą metodą, którą pokazałem. Czyli spróbuję zapisać tę funkcję najpierw w innej postaci, żeby łatwiej ją było różniczkować. Czyli znowu skorzystam z tego, że, że napiszę, że to jest e do potęgi logarytm. No i tutaj wpiszę całe, ten, całe to wyrażenie. x do potęgi x do potęgi x. No bo e do logarytm naturalny z czegoś to jest po prostu to coś. No ale tutaj mam znowu logarytm od takiego wyrażenia wykładniczego, więc mogę skorzystać z własności funkcji logarytm i ten wykładnik wyciągnąć tutaj przed logarytm. Logarytm naturalny z x zostanie tylko. No x do x, no to już wcześniej zapisałem jako... Zapisałem to wcześniej jako, o tutaj to jest napisane, x do x to było e do logarytm naturalny z x, czyli teraz mogę z tego skorzystać, czyli zamiast x do x napiszę e do logarytm naturalny z x, jeszcze to pomnożone przez x i to pomnożone przez logarytm naturalny z x. No i teraz wygląda to dosyć skomplikowanie, bo tu mamy, tak jak na początku były tutaj te złożone wykładniki, Wyrażenie wykładnicze w wykładniku, tutaj też mamy w wykładniku wyrażenie wykładnicze. No Można to spróbować zapisać inaczej, korzystając z takiego zapisu funkcji wykładniczej, że zamiast pisać e do X można napisać exp od X. To jest to samo. Czyli za zapis funkcji wykładniczej jako po prostu jakaś funkcja od argumentu. No i to jest często wygodne. No i na przykład tutaj to jest moim zdaniem bardzo wygodne, żeby napisać, że to jest EXP. Od czego? No od tego. A tutaj mamy znowu eksponens od x logarytm z x, pomnożony przez logarytm naturalny z x. No i teraz widać złożeniem, jakich funkcji to jest. No ale teraz ja chciałbym skorzystać z tego, że pochodną tej funkcji to jest, przypominam, x do x po prostu, to ja już obliczyłem wcześniej. Mógłbym teraz po prostu zróżniczkować to wyrażenie, ale skorzystam z tego, że ja już tę pochodną akurat tutaj wcześniej policzyłem i zapiszę to jednak w takiej postaci. Że to jest x do x razy logarytm naturalny z x, tak? To jest to samo. I teraz taką funkcję będę różniczkował, czyli obliczę sobie pochodną takiego wyrażenia. Funkcja wy wykładnicza x do x razy logarytm naturalny z x, no to pochodna funkcji wykładniczej to jest znowu ta sama funkcja wykładnicza razy pochodna jej, tego wykładnika, i argumentu, czyli pochodna tego wyrażenia, które tutaj mamy, x do x razy logarytm naturalny z x, no a to z kolei jest równe czemu? To na razie przypiszę. Bo tu się już nic nie zmienia, teraz liczę pochodną takiego iloczynu, czyli mamy pochodną x do x. Pochodna x do x jest obliczona wcześniej, właśnie z tego chcę skorzystać, i to jest po prostu x do x razy logarytm naturalny plus 1. Czyli to jest tutaj ta pochodna równa, pochodna x do x to jest x do x razy logarytm naturalny z x plus 1, i to jest pochodna tego czynnika. Czyli to muszę pomnożyć jeszcze przez logarytm naturalny z x, przez ten czynnik. No i teraz dodać x do x razy pochodna logarytmu. Pochodna logarytmu to jest 1 przez x. No i teraz mogę zauważyć, że to wyrażenie tutaj to jest po prostu x do x do x. To jest inny sposób zapisania tej funkcji mojej wyjściowej czy ja teraz powrotem to tak zapiszę, to jest x do potęgi x do x, no i razy ten, to wyrażenie tutaj, czyli mamy x do x razy logaryt naturalny x plus 1, pomnożone przez logarytm naturalny x, dodać, a tu mamy x do x razy 1 przez x. 1 przez x to jest x do minus pierwszej. x do x razy x do minus pierwszej, to jest x do potęgi x minus 1. Takie małe uproszczenie na zakończenie, to mogę sobie zrobić. No i to jest wynik. Taka jest pochodna tej mojej funkcji x do x do x. No widzę, że to wyrażenie jest dosyć skomplikowane. Być może, jakbym się trochę postarał, można by tu było je jeszcze odrobinkę uprościć. No ale ja już zostawię to w takiej postaci. A jaka nauka tej płynie do nas z tego filmu? No, taka, że jak się zapisze nawet taką funkcję, którą na pierwszy oka nie wiadomo jak zróżnicować, jako złożenie pewnych znanych nam funkcji. No to wtedy stosując znane nam wzory jesteśmy w stanie ją zróżniczkować. I każde takie wyrażenie jesteśmy w stanie zróżniczkować, jeżeli tylko zapisze się to w takiej postaci, żeby było widać, jakich funkcji ta funkcja jest złożeniem.